Na początku chciałem jeszcze nawiązać do wczorajszej przypowieści. To była bardzo krótka przypowieść, którą Pan Jezus powiedział w domu Szymona o dwóch dłużnikach i o przebaczeniu, o darowaniu tych zaległości, które ci dłużnicy mieli. Podobną przypowieść, ale bardziej rozbudowaną, znajdziemy też u świętego Mateusza, gdzie jest mowa o królu i o dwóch dłużnikach, przy czym tam jest sytuacja trochę inna, ponieważ pamiętamy tę przypowieść, mianowicie jeden z dłużników był winien ogromną kwotę pieniędzy i prosił króla o darowanie i król rzeczywiście mu to darował. Ta kwota była tak ogromna, że fizycznie rzecz biorąc ten człowiek nie był w stanie przez całe życie zapracować na to, ażeby zwrócić dług, który zaciągnął u swego pana. I gdy prosił, spotkał się ze zrozumieniem i ten dług został mu darowany. Ten sam człowiek wychodzi z królewskiego pałacu i spotyka drugiego współsługę i ten jest mu winien niewspółmiernie mniejszą kwotę. I tutaj sytuacja jest zupełnie inna, bo ten człowiek nie mógł otrzymać od swojego dłużnika pieniędzy i wtrąca go do więzienia, aż cały dług mu odda. I pan się dowiaduje o tym, król się dowiaduje o tym i jak wiemy, sytuacja tego człowieka się zmienia, bo jest wtrącony do więzienia i prawdopodobnie już z tego więzienia nigdy nie wyjdzie, no bo tak wielki był jego dług. Jest to trochę podobna przypowieść, ale jednak to, co tutaj jest na pewno ważne. Jeżeli ktoś doświadcza miłosierdzia, to powinien być osobą, która to miłosierdzie też świadczy innym. I rzecz znamienna, ten człowiek otrzymał przebaczenie i jakby to przebaczenie, to darowanie długu nie zadziałało w jego życiu, bo on nie potrafił takiej samej postawy okazać wobec swojego współsługi, wobec swojego dłużnika. To, co jest dla mnie zastanawiające, nikt raczej nie spotkałem w komentarzach jakiegoś wyjaśnienia. Mówię to bardziej na zasadzie pytania. Jak to jest, że z jednej strony ten człowiek, który miał wielki dług wobec króla, otrzymał od niego przebaczenie, a później okazuje się, że to przebaczenie w zasadzie zostało cofnięte, gdy on nie przebaczył drugiemu swojemu dłużnikowi. No więc to jest może takie też pytanie do zastanowienia, jak to jest z przebaczeniem. Wydaje nam się, że przebaczenie raz dane, ono już jest nieodwracalne, nieodwołalne, a tymczasem w tej sytuacji okazuje się, że wychodził od króla zadowolony, szczęśliwy, bo mu wszystko darowano, a za chwilę wskutek złych czynów, złego zachowania, nie zrozumia tego, co się stało, z powrotem ląduje w więzieniu. No jest to rzecz warta rozważenia. Chciałem dzisiaj nawiązać do przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, ale zanim o tym powiemy, chcę się podzielić jeszcze taką refleksją związaną z problemem, który dzisiaj jest bardzo aktualny. Wydaje mi się, że będzie też chcę dlatego o tym powiedzieć, bo wydaje mi się, że dzisiaj jest na tyle właśnie jeszcze taki dzień spokojny, że jesteśmy wszyscy i będziemy mogli spokojnie też to w grupach naszych rozważyć, a wydaje mi się, że są to rzeczy, które warto troszeczkę sobie uzmysłowić i o tym pomyśleć, o tym podyskutować, jak to wygląda
w naszym życiu, jak my to odbieramy. A problem z czego się zrodził? Zrodził się z tej problematyki, którą w Kościele bardzo wyraźnie odkrywamy i ona jest dyskutowana mocno. Mianowicie pojawiło się to w związku z synodem o rodzinie i w związku z pytaniami o dopuszczenie do Komunii Świętej osób, które żyją w związkach niesakramentalnych. Nie będę tutaj mówił o tym, jak traktować takie osoby, które żyją w związkach niesakramentalnych. Natomiast przy okazji tego pojawia się w ogóle pytanie o możliwość odpuszczenia grzechów, bo dla nas, gdy słyszymy odpuszczenie grzechów, to jest tylko jedna ścieżka. Konfesjonał, sakrament pokuty. I gdy słyszymy później o przyjęciu Jezusa, to też jest tylko zasadniczo jedna sytuacja. To jest Komunia Święta, którą przyjmujemy w czasie, czy przyjmujemy Jezusa pod postaciami eucharystycznymi. Ale to jest zdecydowanie myślenie uproszczone i myślenie bardzo zawężone, ponieważ Pismo Święte, a to jest dla nas źródło poznania tej rzeczywistości. Pismo Święte wskazuje o wiele więcej dróg odpuszczenia grzechów i wskazuje o wiele więcej sposobów przyjmowania Jezusa. Odpuszczenie to nie tylko sakrament pokuty, a przyjmowanie to nie tylko Eucharystia. I spróbuję tutaj troszkę o tym, na te rzeczy troszkę, żeby o tym powiedzieć, żebyśmy zobaczyli. Drogi odpuszczania grzechów, jakie mamy w Kościele. I one są powszechnie przyjęte. Pierwsza podstawowa droga, no to jest ta, z której żeśmy wszyscy skorzystali, to jest Chrzest Święty. I każdy z nas, ponieważ tu jesteśmy w Kościele, każdy z nas przyjął Chrzest Święty i jesteśmy ludźmi, którzy doświadczyli odpuszczenia grzechu. Oczywiście może tego nie doświadczamy tak wyraźnie, bo nasz chrzest odbywał się w dzieciństwie, nie mamy wtedy na koncie żadnego grzechu uczynkowego, mówimy tylko o grzechu pierworodnym, ale gdy ktoś przyjmuje chrzest w wieku już dorosłym, od czasu do czasu w naszej parafii taka sytuacja się też zdarza, no to właśnie taka osoba przyjmuje chrzest i od razu w tym samym momencie przyjmuje bierzmowanie i w tym samym momencie przyjmuje Komunię Świętą. Chrzest jest sakramentem, który odpuszcza grzechy. Mówi Piotr do zebranych: nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa na odpuszczenie waszych grzechów. To jest słowo z Dziejów Apostolskich, tak Piotr mówi w swoim kazaniu. Te słowa podkreślają wartość chrztu, który gładzi grzechy. Kolejny czyn, przez który mamy zgładzone grzechy, to jest męczeństwo. I znowu trzeba powiedzieć, że nie jest to sytuacja bardzo odległa, bo wiemy o tym dobrze. Dzisiaj wielu chrześcijan bardzo cierpi z powodu swojej wiary. I ich cierpienie właśnie dlatego, że są chrześcijanami, ma znamiona, pełne znamiona męczeństwa i jak najbardziej jest to sytuacja, w której z pewnością dostępują odpuszczenia grzechów. Pan Jezus pyta apostołów, czy możecie przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony. Oczywiście tutaj chodzi o chrzest krwi, chrzest męczeństwa. I tak samo słowa Pana Jezusa, kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Utrata życia dla Jezusa wiąże się z tym, że go otrzymujemy, że to życie otrzymujemy od Niego na powrót. Taka była praktyka w starożytnym Kościele, gdy ten czas prześladowań był
taki bardzo wyraźny, to były tak zwane listy pokoju. Polegało to na tym, że człowiek, który cierpiał z powodu swojej wiary, był na przykład torturowany, był osadzony w więzieniu, zabrano mu majątek, taki właśnie człowiek mógł pisać listy, ktoś do niego przychodził, kto z chrześcijan popełnił grzech, przychodził do niego i prosił go o wstawiennictwo i ten właśnie męczennik, oczywiście ten, który przeżył, prawda, bo był na przykład pracując w kopalni czy w więzieniu, wychodził później i był uznany za męczennika i taki człowiek pisał tak zwane listy pokoju. I na podstawie tych list pokoju, czyli z racji na wstawiennictwo męczennika, przebaczano komuś, kto popełnił grzech. I ten człowiek był przyjmowany do kościoła również. I to jest praktyka, którą znamy i w Rzymie, i w Afryce Północnej. To są wiek drugi, trzeci. No wiemy, później pod koniec kończy się czas prześladowań chrześcijan. Kolejny sposób odpuszczenia grzechu, o którym mówi Pismo Święte, to jałmużna. I tutaj bardzo pięknie mówi Stary Testament, jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z każdego grzechu. Proszę zobaczyć, jak to jest mocno powiedziane. Jałmużna oczyszcza z każdego grzechu. I w księdze Syracha mam jeszcze powiedziane, woda gasi płonący ogień, a jałmużna grzechy. Wielka wartość jałmużny. I to, że autor Dationy mówi, oczyszcza z każdego grzechu. Nie ma tutaj żadnego wyjątku. Można uzyskać przebaczenie od Pana Boga. Święty Cyprian przypisuje jałmużnie wielką moc w życiu człowieka, wielką siłę duchową. Pisze w ten sposób. Oczywiście nie te grzechy, które wcześniej zostały popełnione, bo one zostają oczyszczone przez krew Chrystusa i uświęcenie. Podobnie pismo, woda gasi płonący ogień, a jałmużna gładzi grzechy. Tu zostaje wykazane, że podobnie jak przez obmycie wodą zbawienia zostaje ugaszony ogień piekła, tak też przez jałmużnę i czyny sprawiedliwe zostaje stłumiony płomień występków. A jak we chrzcie odpuszczenie grzechów zostaje udzielone tylko raz, ustawiczne i wytrwałe działanie, które naśladuje przykład chrztu, udziela ponownie Bożego przebaczenia. I nawet można powiedzieć, tutaj Cyprian zwraca uwagę na to, że o ile chrzest tylko raz odpuszcza grzechy, o tyle jałmużna wielokrotnie może być pomocą dla człowieka, który popełnia grzechy. Kolejna droga odpuszczenia grzechów to jest miłosierdzie. Miłosierdzie również okazywane bliskim, najbliższym i trzeba powiedzieć, że tak jak niejednokrotnie bywa, że właśnie ranimy się, gdy jesteśmy blisko siebie, tak właśnie miłosierdzie okazane tym najbliższym ma wielką wartość. I znowu tutaj księga Syracha mówi, uczy nas w ten sposób. Tu opisane są relacje z najbliższymi. Synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu, a jeśli by nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił. Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów zamieszka u ciebie. W dzień utrapienia wspomni się o tobie, jak szron w piękną pogodę, tak rozpłyną się twoje grzechy. Bardzo piękny obraz. Jak szron w piękną pogodę, tak rozpłyną się twoje grzechy. I przeciwnie. Kto porzuca swego ojca, jest jak bluźnierca, a przeklęty przez Pana, kto pobudza do gniewu swą matkę.
Tutaj jest użyte słowo, które mówi o tym, że te grzechy zostaną zgładzone, unicestwione, czyli przestają istnieć. Miłosierdzie zamieszka w człowieku. Miłosierdzie zamieszka w człowieku. Możemy powiedzieć, ono będzie jakby nowym źródłem w człowieku nowego życia, bo to jest coś, co na nowo tworzy człowieka, buduje człowieka. Ten wymiar miłosierdzia też podkreśla Pan Jezus, gdy mówi: szczęśliwi miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Kolejny czyn, przez który dostępujemy odpuszczenia naszych grzechów, to jest odpuszczenie grzechów, odpuszczenie innym. Jeśli my innym odpuszczamy, innym przebaczamy, to również dostępujemy odpuszczenia grzechów. I tu nie trzeba daleko szukać, bo wszyscy te słowa powtarzamy codziennie, zwykle kilka razy. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I jakby to powiedzenie w tym samym tekście jest: jeśli odpuścicie braciom grzechy ich, odpuści wam też Ojciec wasz niebieski grzechy wasze. Tak więc wyraźnie Pan Jezus bardzo jasno pokazuje: my odpuszczamy, to jest czyn, przez który Bóg również nam odpuszcza. Oryginał grecki bardzo wyraźnie podkreśla, że nasza prośba do Boga o przebaczenie jest poprzedzona naszym przebaczeniem. Odpuść, jak i my odpuściliśmy. Tu jest taki porządek. Myśmy odpuścili wcześniej i dlatego prosimy teraz: Boże, odpuść nam. To jest wołanie do Boga o naśladowanie naszej postawy w tym momencie, gdyśmy wcześniej okazali miłosierdzie. I jeszcze święty Jan Chryzostom tak komentuje to właśnie stwierdzenie: jeżeli przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy wasz Ojciec Niebieski. Tak więc początek należy do nas i wyrok mający na nas zapaść jest w naszej mocy, aby nikt nawet wśród ograniczonych nie miał się na co uskarżać przy sądzie, ani w małej, ani w wielkiej rzeczy. Czyni cię Panem wyroku i powiada: jeśli ty będziesz sądził w twoich urazach, tak i ja będę ciebie sądzić. Jeśli odpuścisz swemu współniewolnikowi, to również ode mnie dostąpisz tej samej łaski, choć to nierówne tamtemu. Kolejny czyn, przez który dostępujemy odpuszczenia grzechów, to jest nawrócenie grzesznika z błędnej drogi. Mówi święty Jakub: kto nawróci grzesznika z błędnej drogi, zbawi jego duszę i zakryje mnóstwo grzechów. Tekst bardzo czytelny. Święty Jakub posługuje się takim słowem greckim: zakryje, czyli ukryć. Te grzechy będą ukryte, zatajone, schowane. Te grzechy przestaną być widoczne. Oczywiście nie jest tu powiedziane, bo ta myśl nie jest rozwinięta, nie jest tu powiedziane nic na temat tego, w jaki sposób dokona się nawrócenie grzesznika z błędnej drogi. Ale to już mamy różne doświadczenia, to mogą być bardzo różne sytuacje, począwszy od tego pytania dziecka, dlaczego Pan jest pijany, skończywszy na wielkiej modlitwie, którą ktoś podejmuje, żeby kogoś wyciągnąć z trudnej drogi, prawda? No i widocznie to proste zdanie dla takiego dziecka będzie powodem wielkiej radości, bo będzie miało odpuszczone wiele grzechów, no bo ściągnęło człowieka z drogi nieprawości. Tu mogą być na pewno
takie rzeczy jak słowo, przykład, upomnienie, zwrócenie uwagi, nawet być może tylko zasianie jakichś wątpliwości, gdy ktoś źle postępuje. No, tych sposobów pewnie jest trochę. Kolejny czyn z naszej strony, który sprawia odpuszczenie grzechu, to jest po prostu miłość. I to, cośmy czytali, co dopiero, o tej kobiecie, odpuszcza się jej wiele grzechów, gdyż bardzo umiłowała. Odpuszczone ma, bo bardzo umiłowała. I w liście Piotra znajdziemy takie, w pierwszym liście Ziemia Piotra, takie słowa. Miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Oba te teksty bardzo mocno podkreślają znaczenie miłości dla odpuszczenia i dla zakrycia grzechów. Zresztą dzisiaj też współcześnie bardzo mocno, na przykład egzorcyści podkreślają, że demony nie widzą grzechów wyznanych w spowiedzi i można powiedzieć, że właśnie idea zakrywania grzechów, to co jest w tym tekście, idea zakrywania grzechów, to jest jak najbardziej zgodna z tym, co jest w doświadczeniu Kościoła. Kolejny czyn to jest to, co my najbardziej chyba znamy, praktykujemy, to jest wyznanie grzechów kapłanowi i tu trudno, nie będę już o tym, nad tym więcej mówił, znamy te słowa, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone. To słowa skierowane do apostołów przez Pana Jezusa. Jezus daje apostołom taką właśnie władzę odpuszczania grzechów. I jeszcze jeden sposób, przez który uzyskujemy odpuszczenie grzechów, to jest znów droga sakramentalna. Kolejny sakrament, który prowadzi do tego, to jest namaszczenie chorych. Choruje, to jest słowa ze świętego Jakuba, choruje ktoś wśród was, niech sprowadzi kapłanów Kościoła, aby się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana, a modlitwa pełna wiary będzie dla niego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Wiemy o tym, że sakrament pokuty, sakrament namaszczenia chorych przynosi łaskę odpuszczenia grzechów, natomiast jeżeli jest możliwość skorzystania z sakramentu pokuty, to zawsze taką drogę się proponuje człowiekowi choremu i dopiero później udziela się namaszczenia chorych. Jeżeli ktoś nie jest w stanie się spowiadać, no to wtedy jesteśmy przekonani, że sakrament namaszczenia chorych też dokonuje odpuszczenia grzechów. Tak jak mówi Jakub, jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Pytanie jest takie, jak się to ma do sakramentu pokuty? Czy gdy my zaczniemy mówić o tym i odkrywać, podkreślać znaczenie tych różnych dróg odpuszczenia grzechów, czy nie sprawimy, że przestaniemy korzystać z sakramentu pokuty, bo stwierdzimy, no to w takim razie będę dawał jałmużnę i wystarczy, nie muszę chodzić do spowiedzi świętej. Trzeba powiedzieć, że są to z pewnością drogi, które się wzajemnie uzupełniają. Natomiast jak najbardziej trzeba pomyśleć właśnie w ten sposób. Sakrament pokuty ma taką kolejność. Przychodzę, wyznaję grzechy i od razu uzyskuję odpuszczenie grzechów poprzez tę formułę modlitwy sakramentalnej i później podejmuję czyn pokutny, ale mam taką pewność moralną w sercu, że to odpuszczenie grzechów jest moim udziałem. Natomiast te pozostałe drogi, nie mówimy tutaj o namaszczeniu chorych czy o chrzcie świętym, ale te pozostałe drogi, one
one odwołują się do oczywiście miłosierdzia Bożego, ale ich znaczenie polega przede wszystkim na tym, że one budzą w sercu człowieka nadzieję. Jeżeli mamy jakiś grzech, który nas obciąża, jakoś martwi, to i są właśnie takie sytuacje, gdy ktoś nie może iść do spowiedzi świętej, to właśnie te wszystkie pozostałe drogi niosą człowiekowi pewną nadzieję, że właśnie z racji na te czyny, o których sam Bóg mówi w Słowie Bożym, z racji na te czyny Bóg mi przebaczy. Ale w jaki sposób, w jakim stopniu, to tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Dlatego wcale korzystanie z tamtych dróg nie powinno nam osłabić pragnienia korzystania ze spowiedzi świętej. Równocześnie warto pamiętać o tym, że nasze korzystanie z sakramentu pokuty jak najbardziej powinno być uzupełniane o tamte pozostałe drogi. Dlaczego? Ponieważ my nie jesteśmy w stanie przy spowiedzi świętej wyznać wszystkich naszych grzechów. Po prostu nie potrafimy tego często też ani dokładnie rozeznać, ani nie potrafimy tego zapamiętać i później spowiadamy się raz na 2 tygodnie, raz na miesiąc czy później i wtedy nie jesteśmy w stanie fizycznie tych grzechów wyznać. I jak najbardziej w naszym życiu właściwe jest to, żeby korzystać z tych pozostałych dróg przebaczenia grzechów, bo wtedy one dopełniają to, czego nie ma w sakramencie pokuty. Tak więc nie ma tutaj czegoś, co byłoby przeciwstawieniem sakramentu pokuty i tych pozostałych dróg odpuszczenia grzechów. Raczej jest wzajemne uzupełnianie się i warto z tego korzystać. Kiedyś w Kościele były dość powszechnie stosowane księgi pokutne i one wskazywały szereg dróg odpuszczenia grzechów. I to, co ja powiedziałem, to jest część, bo księgi pokutne pokazywały o wiele więcej różnych sposobów odpuszczenia grzechów. Choćby na przykład przeżegnanie się wodą święconą, gdy wspominamy swój chrzest, też jest formą odpuszczenia grzechów. Może warto wspomnieć choćby takie jeszcze rzeczy. W księgach pokutnych jest taki czyn jak przelanie łzy. Przelane łzy to człowiek, który płacze nad swoim grzechem, spotyka się z odpowiedzią ze strony Pana Boga. Też taka sytuacja jak umartwienie swojego serca i umartwienie swojego ciała. Również zmiana naszych obyczajów. To też są te czyny, które rodzą odpuszczenie grzechu. Tak więc tych czynów naprawdę jest wcale niemało i myślę, że warto o tym wiedzieć, abyśmy mieli świadomość, że tych możliwości korzystania z Bożego przebaczenia jest naprawdę niemało i to nie jest tylko ta droga poprzez sakrament pokuty. I jeszcze, jeżeli uzyskujemy przebaczenie, a właśnie, to jest ważne, jeżeli mamy kontakt z ludźmi, którzy nie mogą przystępować do spowiedzi świętej, właśnie przede wszystkim to są sytuacje, gdy ktoś jest związkiem sakramentalnym, to warto pokazać, że są te właśnie inne sposoby odpuszczenia grzechów i to zostawiamy miłosierdziu Bożemu, w jaki sposób Pan Bóg odpowie na te czyny, w jakim stopniu odpuści grzechy tym właśnie osobom. Ale warto, żeby mieli nadzieję i warto, żeby drogą tych czynów, które są im dostępne, bo o ile nie mogą iść do spowiedzi świętej, to nikt im nie zabrania, żeby dawać jałmużnę, nikt im nie zabrania, żeby
kogoś nawrócić, nikt nie zabrania, żeby opiekować się najbliższymi, czynić miłosierdzie wobec najbliższych, prawda? Tak więc to jest wszystko w ich zasięgu. Dostępujemy odpuszczenia grzechów, a czynimy to też z myślą, pragniemy tego z myślą, by przyjąć Jezusa. I tutaj znowu to, co wspomniałem, przyjęcie Jezusa dla nas łączy się, kojarzy się najwyraźniej z Eucharystią. Ale nie jest tak tylko, bo przecież wyraźnie Jezus mówi: byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. To jest u Mateusza. Tak więc przyjęcie przybysza jest przyjęciem Jezusa. Jest przyjęciem rzeczywiście Jezusa. I to jest fragment, pamiętamy, z opisu sądu ostatecznego. W innym miejscu Jezus mówi w ten sposób: kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. To jest przyjęcie dziecka. Kolejny taki czyn, przez który przyjmujemy Pana Jezusa. Święty Jan Chryzostom znowu tak komentuje ten fragment. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Nie tylko wtedy, gdy się takimi staniecie, powiada, otrzymacie wielką zapłatę. Lecz oprócz tego, jeśli z mego powodu uszanujecie inne takie dzieci, przeznaczam wam królestwo w zamian za oddawanie im szacunku. Przeznacza nawet coś wiele większego, mówiąc: mnie przyjmuje. Tak bardzo ważna jest dla mnie, dla Jezusa, pokora i szczerość, bo dzieckiem nazywa się tu szczerych i pokornych, którzy przez wielu uważani są za lichych i godnych pogardy. Zresztą chrześcijanie byli od początku znani z tego, że zbierali porzucone dzieci i je wychowywali, bo taka była w tamtym czasie praktyka. Wielokrotnie można było spotkać sytuację, gdzie ktoś porzucał dziecko bez opieki. Chrześcijanie mieli tutaj zupełnie inne podejście do tego typu sytuacji. Kolejne przyjęcie Jezusa to jest przyjęcie posłańca od Boga. Jezus mówi, to jest u Jana: kto przyjmuje tego, którego ja poślę, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Tak więc przyjęcie Jezusowego apostoła to jest przyjęcie Jezusa i nawet więcej, to jest przyjęcie samego Boga. To przyjęcie oczywiście ma różne wymiary. Tu chodzi ostatecznie zawsze o jakąś decyzję, gdy człowiek się opowiada po stronie Jezusa. Można powiedzieć, są nieraz takie sytuacje, gdzie ludzie jakoś mają takie opory czy wstyd wobec publicznego przyznania się do Jezusa. Właśnie takie spokojne, swobodne, publiczne przyznanie się do Jezusa, to jest właśnie przyjęcie Jezusa. I też tworzy jakąś komunię między nami a Jezusem. To wszystko jakoś sprawia, że to, co powiedziałem, sprawia, że warto jakby zobaczyć, czy gdy czytamy też Pismo Święte, warto zobaczyć całe bogactwo tych sytuacji, w których otrzymujemy przebaczenie grzechów i zobaczyć to bogactwo sytuacji, w których możemy przyjmować Jezusa. To też troszeczkę może nas chronić przed tym, żebyśmy nie sformalizowali naszego przyjmowania Jezusa w Komunii Świętej. Bo nie powinien to być jakiś nawyk. A dla wszystkich, którzy przystępują do Komunii Świętej systematycznie, odkrycie tych innych form przyjmowania Pana Jezusa jak najbardziej może być czymś, co ożywia
ich wiarę. I jeszcze może jedno, co warto podkreślić, to jest wielka wartość słuchania Słowa Bożego. Wiara, wiemy o tym, mówi apostoł, wiara rodzi się ze słuchania. I czytając Biblię, słuchając Słowa Bożego, również dostępujemy oczyszczenia serca. Jezus mówi, wy już jesteście czyści dzięki Słowu, które do was wypowiedziałem. I warto też, mamy takie może przykłady, gdzie ktoś doznał wielkiego odkrycia duchowego właśnie przez to, że czytając Pismo Święte, czytając Ewangelię, spotkał Jezusa i oczywiście to pierwsze spotkanie było już później początkiem dalszej drogi. Tak więc to są takie myśli, uwagi dotyczące przyjmowania Jezusa. Natomiast teraz jeszcze krótko zatrzymamy się nad przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie. Pewien znawca prawa, to jest w rozdziale 10. Pewien znawca prawa wystąpił i zapytał go podchwytliwie, nauczycielu, co powinienem czynić, aby otrzymać życie wieczne? On mu odrzekł, co jest napisane w prawie, jak czytasz? On odpowiedział, będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Powiedział mu, odpowiedziałeś poprawnie, czyń tak, a będziesz żył. On zaś, chcąc siebie usprawiedliwić, zapytał Jezusa, a kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, powiedział, pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Oni go obrabowali, pobili i zostawiając ledwie żywego odeszli. Przypadkiem schodził tą drogą pewien kapłan. Gdy go zobaczył, ominął go z daleka. Podobnie i Lewita. Gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, ominął go z daleka. Pewien zaś Samarytanin, będąc w drodze, przechodził obok niego. A gdy go ujrzał, ulitował się. Podszedł i opatrzył jego rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje juczne zwierzę, zawiózł do gospody i opiekował się nim. Nazajutrz wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i powiedział, opiekuj się nim, a jeśli wydasz więcej, oddam ci, gdy będę wracał. Jak sądzisz, który z tych 3 okazał się bliźnim napadniętego przez bandytów? On odpowiedział, ten, który okazał mu miłosierdzie. Jezus powiedział do niego, idź i ty czyń podobnie. Tę przypowieść bardzo często odczytujemy jako wezwanie do tego, aby okazywać miłosierdzie innym osobom, szczególnie tym, często jest taka wskazówka, bliźnim jest ten, który znajduje się w potrzebie. Tak więc okazywanie potrzeby osobie, pomocy osobie, która jest w potrzebie, jest odpowiedzią na to pouczenie Pana Jezusa. Tymczasem bardzo często spotykamy wśród ojców Kościoła interpretację, w której tutaj Jezus mówi przede wszystkim o sobie. To On jest tym miłosiernym Samarytaninem, który pochyla się nad poranionym człowiekiem. I można po kolei czytać zdanie za zdaniem i zobaczyć, jak bardzo ta przypowieść oddaje to, co Jezus czyni wobec każdego człowieka. Pierwsza rzecz, ten człowiek schodzi z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce bandytów. To schodzenie z Jerozolimy, z Jeruzalem do Jerycha, to jest rzeczywiście ciągle droga na dół, ponieważ geograficznie Jerozolima leży na wysokości
ponad 600 metrów nad poziomem morza, a Jerycho leży w głębokiej depresji poniżej 200 metrów nad poziomem morza. Tak więc ta droga jest nieustannie schodzeniem. Zwróćmy uwagę na to, że gdy Bóg wzywa człowieka, to wyprowadza go na górę i wielcy prorocy wychodzą na górę, aby tam spotkać Boga. Tu jest przeciwnie, ten człowiek schodzi z góry, idzie na dół, idzie w przeciwnym kierunku. Odchodzi, jakby ucieka. Możemy to skojarzyć też z tą sytuacją, którą mamy na samym początku, gdy Bóg pyta Adamie, gdzie jesteś? To jest ta sytuacja, w której człowiek ucieka. Ucieka. Jeruzalem to jest stolica, ale to jest też miasto, symbol. Jest także symbolem zbawienia. Człowiek odchodzi od tego miejsca, od tej przestrzeni, w której mógłby otrzymać zbawienie. Schodzi z Jerozolimy do Jerycha. I nic dziwnego, że na tej drodze spotyka taką sytuację jak bandytów, którzy go obrabowali i prawie pozbawili życia. Fizycznie rzeczywiście, jak ktoś jest w Palestynie, no to można, pokazują gospodę miłosiernego Samarytanina. Natomiast takie sytuacje oczywiście mogły się zdarzać jak najbardziej. Natomiast my znowu czytamy to alegorycznie, czyli szukamy treści duchowej. I rzeczywiście człowiek, który odchodzi od Pana Boga, schodzi z tego obszaru, z tej przestrzeni zbawienia, no po prostu naraża się na utratę życia. I tutaj już nie chodzi o utratę życia fizycznego, tylko chodzi o utratę życia wiecznego. Przychodzą bandyci, którzy na niego napadają. Tyle jest pułapek, jeżeli człowiek odchodzi z tego obszaru działania Bożego, jakoś zamyka się na działanie Pana Boga, schodzi z tych dróg, które Panu pokazuje, tyle jest pułapek, że trudno się przed nimi obronić. I człowiek, wchodząc na te drogi, nic dziwnego, że później jest po prostu obolały, poraniony i normalnie traci siły, traci wręcz życie. I taki właśnie człowiek leży, ten właśnie, o którym mówi Jezus w przypowieści, leży na drodze. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Gdy go zobaczył, ominął go z daleka. Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce, zobaczył go, ominął z daleka. Być może łatwo nam jest potępiać tych ludzi, którzy nie pochylili się nad tym człowiekiem, ale trzeba powiedzieć, też zobaczyć tamtą sytuację właściwie. To znaczy, zarówno kapłan, jak i Lewita są przedstawicielami kultu i dla nich nagle staje przed oczami problem. Co zrobić? Czy zbliżyć się do tego człowieka? Nie wiadomo, czy on jest żywy, czy nie. Oni idą, być może idą w kierunku Jerozolimy, być może oni idą po to, ażeby podjąć czynności związane ze sprawowaniem kultu w świątyni. Jeżeli by dotknęli tego człowieka, który jest poraniony, zakrwawiony, to zaciągają rytualną nieczystość i nie mogą tego kultu przynajmniej przez tydzień sprawować. No więc to jest dla nich poważny problem, czy pochylić się nad tym człowiekiem, czy zachować właściwą czystość i mieć taką możliwość, żeby sprawować kult. Nie jest to takie proste od razu ich potępić i powiedzieć bezduszni, którzy nic nie rozumieją. Natomiast oni podjęli pewną decyzję i oczywiście, że dla tego człowieka to była decyzja bolesna, bo on potrzebował pomocy, ale oni wybrali akurat tutaj troskę o czystość kultu Bożego. I trzeba też powiedzieć, że w Kościele no jest coś takiego, że jest
troska o kult Boży i jest coś takiego, że przeznaczamy na to pewne środki, których, no niektórzy mówią, można by przeznaczyć to na pomoc dla ubogich, a my budujemy tabernakulum, złoty kielich dajemy i złotą monstrancję, a ktoś powie, no po co to robią, jak można by za to pomóc komuś potrzebującemu. Musi być tutaj pewna rozwaga. Są sytuacje, gdy jest konieczność, żeby nawet te złote naczynia przeznaczyć na pomoc, ale normalnie jest tak, że powinno być i to jest troska o kult i jest też, powinna być troska o ubogich. Tu akurat, no tak jest, jak opisuje Pan Jezus. I teraz ktoś przychodzi. Przychodzi pewien zaś Samarytanin, będąc w drodze, przechodził obok niego. A gdy go ujrzał, ulitował się. Ujrzał i ulitował się. To spojrzenie jest niezwykle ważne. Spojrzenie to jest sytuacja, w której ten człowiek odkrywa bliskość, można powiedzieć solidarność z tym leżącym, potrzebującym. Ulitował się, tu już jest odruch, ruch serca, ruch woli i podchodzi, opatruje jego rany, zalewając je oliwą i winem. Oliwą i winem. Możemy domyślać się symbolicznie, co znaczy ta właśnie oliwa, co znaczy to wino. Oliwa, pamiętajmy o tym, że tutaj w tym Samarytaninie odkrywamy Jezusa, który przychodzi do obolałego człowieka. Co jest tą oliwą? Tą oliwą jest Słowo Boże. To właśnie ze Słowem Jezus przychodzi do człowieka i wiemy o tym, że przez swoje Słowo Jezus ludzi podnosi, leczy, wlewa im nadzieję w serca. I zalewa je winem. Wino może być tutaj symbolem Ducha Świętego. Pamiętamy apostołowie, którzy otrzymali Ducha Świętego w dniu zesłania, zachowywali się, jakby byli pijani winem, prawda? Wino jest symbolem Ducha Świętego. Jezus opatruje tego człowieka, dając mu swoje słowo, dając mu Ducha Świętego. Potem wsadził go na swoje juczne zwierzę. Na juczne zwierzę, to juczne zwierzę możemy traktować jako całe bogactwo, bo określenie greckie jest tutaj tożsame. Możemy to odczytać jako Samarytanin daje to zwierzę, które jest obarczone dobytkiem, ale to też traktować możemy jako przekazanie tego bogactwa, którym dysponował ten właśnie Samarytanin, czyli bogactwem, które dysponuje Jezus. A Jezus przychodzi z takim bogactwem, jakim jest Jego człowieczeństwo. Przychodzi i obdarza nas swoją obecnością, swoim człowieczeństwem. Następnie wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i powiedział: opiekuj się nim, a jeśli wydasz więcej, oddam ci, gdy będę wracał. I znowu rzecz znamienna. Ten właśnie Samarytanin, ten właśnie Jezus już daje pomoc temu człowiekowi, już daje 2 denary gospodarzowi, ale równocześnie zachęca tego gospodarza, żeby nie zatrzymywał się w swoim miłosierdziu na tym poziomie tych 2 denarów, tylko zachęca go. Jeśli wydasz więcej, ja oddam tobie. To jest zachęta, żeby jeszcze bardziej okazywać miłosierdzie, a im bardziej ten gospodarz okaże miłosierdzie, tym bardziej Samarytanin, tym bardziej Jezus jeszcze mu to wszystko wynagrodzi. To tak króciutko o tej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Warto, żebyśmy zobaczyli właśnie siebie jako tego człowieka, który
gdzieś tam wskutek niestety grzechów leży poraniony i przychodzi Jezus Samarytanin, który nas podnosi i podejmuje te wszystkie czynności. Wsadza na juczne zwierzę, zawozi do gospody, daje gospodarzowi pieniądze i zachęca do tego, żeby nam okazać pomoc. Znalazłam z Dzitkiem taki fragment, który w dialogach naszych, który mówi o tej przypowieści miłosiernym Samarytaninie i dlatego chciałam, żeby też wybrzmiało, jak to Pan Jezus pouczał, pokazując ten obraz miłosiernego Samarytanina. Jak słuchałam księdza Romana, to sobie pomyślałam, dlaczego tu jesteśmy? No Pan Bóg zawsze na górę wywozi, więc wywiózł nas tutaj na górę wielkim trudem, ale wywiózł po to, żeby nam wiele łask dawać. I dialogi. Myślicie o miłosiernym Samarytaninie, nie mając, że jałmużna i pomoc choremu lub cierpiącemu bratu lub siostrze czyni już w zupełności zadość prawu miłości miłosiernej, czyli miłosierdziu. I przyznajecie się sami, że i te uczynki pełnicie z oddaniem wobec swoich bliskich. Dla obcego jego nieszczęścia i niedoli, pozostając w sercu obojętnym. Pokazuje Pan Jezus Luce tą sytuację, że znana jest nam postawa miłosiernego Samarytanina i łatwo nam ona przychodzi wobec osób, do których mamy relacje, którzy są nam bliscy. Ale ta sytuacja o miłosiernym Samarytaninie dotyczy człowieka zupełnie obcego. Samarytanin i ten człowiek poraniony to były dwa różne światy. Ludzie od siebie całkowicie odlegli. I umiejętność pochylenia się właśnie nad takim człowiekiem, który jest z innego, że tak powiem, świata niż nasz, jest bardzo trudne, bo trzeba oderwać się od tych swoich zwyczajów, od swoich zasad, od swoich przyzwyczajeń i jakby wskoczyć w zupełnie inne ścieżki myślenia. I to właśnie dlatego Pan Jezus mówi o tym umiejętności odrywania się i podejmowania czynności wobec innych ludzi. Ale to nie tylko o to chodzi, żeby zadbać o tą sferę jakby fizyczną potrzeby człowieka. A czyż mniemacie, że uczynki co do ciała wyczerpują miłosierdzie, żebyśmy miłosierdzia nie sprowadzali tylko do tej do rzeczywistości doczesnej, tej naszej fizycznej. A gdzież wasze miłosierdzie dla dusz upadłych, zdruzgotanych, odrażających, upodlonych, nieszczęśliwych, tak bardzo przez swe grzechy nieszczęśliwych? Nawet wasi bliscy zrażają was, gdy grzeszą, a ci inni, dalecy, obcy. Pan Jezus jakby wzywa nas do świadczenia miłosierdzia Bożego, miłosierdzia wobec zwyczajnie grzeszników, ludzi, którzy odeszli od Niego i żebyśmy mieli tą wrażliwość w naszej modlitwie, pochylać się nad takimi osobami, co jest zresztą jakby naszym powołaniem, naszym zadaniem, ofiarować Panu Jezusowi swoje życie dla ratowania właśnie takich dusz. A powiedzcie mi, czy wy macie obcych i dalekich, gdy miłość wasza ma objąć najczulszym, rodzinnym uczuciem wszystkie dzieci rodziny Bożej tu na ziemi? Widzicie? Szeroki zakres. Nie tylko my jesteśmy rodzina serca miłości ukrzyżowanej, jedyna rodzina Boża. Rodzina Boża, wszyscy. Ci właśnie grzesznie upadli. To jest rodzina Boża. O moje dzieci, odpowiedzcie mi, czy tak kochacie, czy miłujecie miłosiernie, jak do tego zobowiązani jesteście? Czy miłujecie tak, jak Bóg was miłuje, pociągając do swego serca najgrzeszniejsze dzieci ziemi, by je umiłowawszy aż do wydania się za nich zbawić? To jest to, co ksiądz mówi o tym Samarytaninie, który jest według ojców Kościoła obrazem Boga, który się pochyla. Czy rozumiecie, że ten, który was krzywdzi, spotwarza, znieważa, oszukuje, nienawidzi,
ma pierwszeństwo do waszej modlitwy, miłości i ofiary, bo tak czyni Ojciec wasz niebieski i Jezus, wasza miłość ukrzyżowana, który się za was i za nich i za wszystkich ludzi wydał, aby ich odkupić i zbawić. Myślę, że to jest takie przypomnienie tego naszego szerszego kontekstu świadczenia miłosierdzia. Już podam numer. 2406. Tak, do rozważenia na adoracji. Ale ja wam przeczytam jeszcze ze słowa pouczenia. Wiem, czyje. Bo jest to nawiązanie też do naszych ślubów. I też takie właśnie przypomnienie. Dziecko moje, moje rany krwawią coraz bardziej i coraz więcej potrzebuję miłości i oddania od ciebie, od twoich sióstr i braci, którzyście ślubowali mi miłość, wierność i posłuszeństwo. Potrzebuję coraz więcej ofiar od wiernie oddanych mi dzieci. Wasze małe ofiary mogą ocalić wielu, byleby składane były z miłością i w duchu miłosierdzia. Czas biegnie coraz prędzej, coraz bardziej bezmierny, brzemienny wydarzenia, które są upomnieniem i ostrzeżeniem wobec nadchodzącego oczyszczenia świata i serc ludzkich z gangreny zła i grzechu. Bądźcie czujni i całą ufność pokładajcie w mądrości i miłości mojej. Numeru nie ma, ale jest data 19 września 2005. Kto ma słowa pouczenia? To nie jest ten pierwszy tom. 19 września 2005 rok. Słuchając księdza, pomyślałam sobie o naszych ślubach, bo my składamy śluby miłości. I jak ksiądz mówił na temat właśnie tego, co gładzi nasze grzechy, pomyślałam sobie, że Pan Bóg nas wezwał do rodziny, w której troszczy się o nasze zbawienie właśnie poprzez to, że my składamy mu śluby, bo jak składamy mu śluby i realizujemy je, to jakby gładzi nasze grzechy. Jeżeli jesteśmy wierni powołaniu, to nasze śluby gładzą nasze grzechy. Nie znajdę teraz tak w tym momencie, chociaż dzidko, a pomocą na pewno bym znalazła z jego komputerem i wyszukiwarką. Jest w dialogach taki fragment, który Pan Jezus wzywa nas do takiego całkowitego Mu zawierzenia swojego życia, oddania Mu swojego życia, żebyśmy się już przestali wokół siebie kręcić, troszczyć o siebie i mówić, takie mam słabości, takie grzechy, takie upadki, z tym sobie nie mogę poradzić. To jest ważne, owszem, na pewnym etapie ważne, ale nie należy się kręcić wokół siebie, zostawić to Panu Bogu, bo On się wokół nas kręci i On tu o to wszystko zadba. I to właśnie, gdy będę realizowała śluby miłości, to właśnie w ten sposób Pan Bóg zapewnia nam tą troskę o to, że gładzone są nasze grzechy. Myślę, że wtedy też mamy taką jasność. Gdy idziemy do spowiedzi, to raz, że Pan Bóg nam przypomina, co chce, abyśmy Mu wyznali, a dwa, że widzimy bardziej siebie w prawdzie i potrafimy wypowiedzieć to, co wymaga jakiegoś dotknięcia łaski Bożej. Bo spowiedź to jest też takie dotknięcie łaski Bożej, że Pan Bóg dotyka tego, co w nas chore, po to, żeby to uzdrowić. I że tak też myślę, że należy traktować spowiedź jako uzdrowienie z naszych grzechów.